MLKS Konopnica po raz trzeci z rzędu został mistrzem powiatowego zrzeszenia LZS w Wieluniu. Obrońcy tytułu lekko jednak nie mieli, a w turnieju finałowym wygrali zaledwie 3 z 5 meczów. W spotkaniach grupowych zremisowali ze Spartą Mokrsko i LZS Krzyworzeka, a pokonali jedynie GLKS Biała. Rozkręcali się jednak z meczu na mecz i w półfinale rozgromili KKS Kurów 7-0, a w finale pewnie pokonali Wiktorię Skomlin 3-1. Konopnica broniła tytuł sprzed roku. To chyba nie jest niespodzianką, zwłaszcza, że wczoraj graliście Mistrzostwa Ziemi Sieradzkiej i mieliście duże ogranie. Tak, ale tutaj widać było, że tutaj jesteśmy zmęczeni i to zmęczenie naprawdę się nawarstwiło. No ale no, przeplataliśmy te mecze dobrymi spotkaniami, troszeczkę gorszymi. No ale cel, jaki uzyskaliśmy na sam koniec, czyli zwycięstwo, że tak powiem, zadowala prezesów i nas samych. Ze Skomlinem się już spotkaliście w eliminacjach, jak to wypadło? Bodajże, jak dobrze pamiętam, przegraliśmy 2-1. Próbowaliście się z rewanżu? Tak, tutaj chłopcy mnie uczulali troszeczkę, że z nimi ciężko zawsze się grało. No ale no, strzelili piersi bramkę, my troszeczkę się za bardzo otworzyliśmy, no ale końcowy wynik 3-1, myślę, zasłużone zwycięstwo. Czy oprócz tego meczu finałowego ktoś wam jeszcze tam zalazł za skórę, sprawił wiele problemów w tych meczach jeszcze, powiedzmy, sprzed 2 tygodni dzisiejszych? Mi się wydaje, że nie. No, być może do niektórych przeciwników podchodziliśmy zbyt nonszalancko, ale no, tutaj trener nas uczulał. Niestety to jest taka mentalność piłkarza, że czasami sugeruje się nazwą zespołu, a wiadomo, że wszystko boisko weryfikuje. Czy mecze na hali to jest dobra forma przygotowań do tych meczów o punkty na boiskach trawiastych? Na pewno jest to jakieś urozmaicenie w przygotowaniach piłkarza. No ale no, hala jest halą i jest też sportem takim kontuzjogennym, dużo tutaj kontuzji zawodnicy łapią, dlatego no, my podchodzimy do tego bardziej jako forma takiego urozmaicenia treningu i bardziej zabawy. Skoro jesteśmy przy tych meczach na trawiastych boiskach, jak przygotowania do rundy rewanżowej i w której lidze gracie i na którą pozycję liczycie na koniec rozgrywek? Gramy obecnie w klasie okręgowej, plasujemy się w pierwszej piątce wszystkich zespołów. No dopiero teraz wkraczamy w ten najgorszy okres dla piłkarza, czyli takie silne treningi, bardzo nieprzyjemne dla piłkarzy, no ale miejmy nadzieję, że to szybko minie i wrócimy jak najszybciej na boiska trawiaste. Dariusz Kolebacz, kapitan wicemistrza powiatu wieluńskiego. Zadowolony jesteś z końcowego rezultatu tej drużyny? No na pewno nie, bo każdy myśli o tym, żeby zdobyć złoty medal. Nie walczy się po to, żeby... Ja mówię, sam finał mam na myśli, ale cały udział w rozgrywkach. Myślę, że pokazaliśmy to dobrą grę i dobrze było. Czego zabrakło, żeby zwyciężyć w finale? Na pewno konsekwencji, bo pierwsi strzeliliśmy bramkę, dostaliśmy bramkę na remis, no i wtedy wszystko już się posypało. Poszliśmy do przodu, bo chcieliśmy wygrać ten mecz. No i tak się składa, że drużyna Konopnicy to wykorzystała. W grupie też graliście z Konopnicą, tam wygraliście 2-1 bodajże. Tak. Czy to was troszkę uśpiło i mogło wpłynąć na to, że zlekceważyliście tego finałowego rywala? Nie, myślę, że nie, ponieważ Konopnica zawsze bardzo dobrze grała na hali. Jest to obrońca trofeum sprzed roku i chyba bodajże sprzed 2, także nigdy ich nie lekceważymy. Po prostu, tak jak mówię, zabrakło konsekwencji i tyle. Jak Skomlinowi się wiedzie w rozgrywkach na trawie i czy to taka jest dobra forma przygotowań, jeśli chodzi o te turnieje halowe pod dachem? Znaczy, gra na hali to jest tylko zabawa i tylko sposób na to, żeby się trochę poruszać przed tym okresem przygotowawczym. No wiadomo, to nie przekłada się później na wyniki na trawie. Zaczniemy okres przygotowawczy i zobaczymy, jak to będzie. Na razie zajmujemy ostatnie miejsce, ale bronimy się przed spadkiem i będziemy walczyć na pewno do końca. Nie składamy broni. Jakie sparingi będziecie grać jeszcze, jeśli chodzi o boiska trawiaste? Tak, na pewno będziemy grać sparingi. Mecz o brązowy medal lepiej rozpoczął Kurów, który prowadził już 2-0. Potem opadł jednak z sił. Krzyworzeka szybko wyrównała, a decydującą dla niej bramkę Bartek Pawlak zdobył 6 sekund przed końcową syreną.